Trwa druga edycja akcji pod nazwą Dzień Szpilek, która w tym roku jest dedykowana dzieciom z chorobami nowotworowymi. Co roku to jest Międzynarodowy Światowy Dzień Szpilek i od 2 lat w Polsce przy okazji tego Dnia Szpilek dzieje się dużo dobrego, czyli organizowana jest akcja charytatywna na mediach społecznościowych, dzięki której można pomóc potrzebującym. W tym roku tymi potrzebującymi są dzieci z Kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu. Jak można pomóc? To bardzo proste. Wystarczy znaleźć szpilkę, założyć ją na nogę, zrobić sobie zdjęcie i to zdjęcie 25 września opublikować na Instagramie albo na Facebooku z hashtagiem Dzień Szpilek bez polskich znaków. I to w zasadzie już. Za każde takie zdjęcie organizatorzy akcji, sklep Moliera 2 i partnerzy całej zabawy przekazują 2 złote na leczenie dzieci w Przylądku Nadziei. Zebrane środki umożliwią między innymi zakup nowoczesnych, ale drogich i nierefundowanych leków. Dla dzieci, które tutaj walczą z różnymi rodzajami nowotworów, na rehabilitację, na opiekę taką dla dzieci, które już z Przylądka Nadziei wyszły do domu i wracają do zdrowia. Oczywiście na sprzęt w miarę możliwości nowoczesny, żeby diagnozować i leczyć nowotwory jeszcze lepiej i jeszcze sprawniej. Oraz na taki specyficzny projekt Klinika Mentalna. To jest jedyny w Polsce projekt opieki psychologicznej nad dziećmi i całymi rodzinami pacjentów, którzy tutaj w Przylądku Nadziei są. Im więcej osób przyłączy się do akcji, tym większy będzie jej sukces, do którego kluczem jest praca zespołowa. Wiedzą o tym doskonale nasze lubińskie Złotka. Piłkarki ręczne z MKS Lubin z przyjemnością włączyły się do akcji i w tym jednym wyjątkowym dniu na parkiet wyszły właśnie w szpilkach. Jeśli można komuś pomóc, zakładając szpilki, to uważam, że każda kobieta bez problemu to zrobi. Ale mimo wszystko zachęcam kobiety do chodzenia w szpilkach i braniu udziału w takich właśnie akcjach. Preferuję trampki, także w obcasach czuję się niecodziennie, ale fajnie, że jest taka możliwość, że jednak czasami można ubrać takie butki. Uważam, że każdy sposób jest fajny. Nas to jakby nic nie kosztuje, to tylko zdjęcie, to tylko nałożenie przez chwilę fajnych szpilek, co daje nam też dodatkowe jakieś tam atrakcje i frajdy. Także każdy sposób pomocy chorym dzieciom jest fajny. Czy w tym roku uda się pobić zeszłoroczny rekord? Wszystko w Państwa rękach. Zapraszamy więc do wzięcia udziału w akcji Dzień Szpilek, która trwa tylko 25 września.